Taką krótkometrażówkę sobie obejrzałem. Nie spodziewaliście się, co ostatnio było tak mało odcinków na ten temat. Ale powiem wam, że jest ona nagrodzona i dlatego przyciągnęła moją uwagę, bo właśnie kilka, o których mówiłem, były nagrodzone. I te, co widziałem wcześniej, były przynajmniej niezłe. Część tam była średnia, nawet kilka było dobrych. Z tą mam osobisty problem. Dodana ona została 4 miesiące temu, troszeczkę ponad. Także całkiem świeża, powiedzmy, a ma już 1 000 000 wyświetleń ponad. No i co tutaj się dzieje? Mamy w zasadzie główną bohaterkę, która przez cały, chyba 8 minut jakoś tak, pisze sobie na telefonie przez cały ten czas właśnie. Na wiadomości, to nie jest Messenger, wygląda jak zwykłe wiadomości. No i pisze ze swoją przyjaciółką, u której spędza w sumie czas, wieczór, a przyjaciółka mówi, że niedługo wróci z pracy i wiecie, będzie fajnie, nie? No i w międzyczasie pisze do niej jeszcze jej facet, z którym najprawdopodobniej zerwała, a on cały czas chce się do niej dobić. No i tak tutaj akcja wygląda. Praktycznie wszystko jest zbudowane tutaj na ciszy. Normalnie jak w Quiet Place trochę, bo muzyka bardzo, bardzo rzadko się pojawia i w niewielu miejscach. Także praktycznie tylko i wyłącznie śledzimy bohaterkę, jak sobie siedzi i pisze na telefonie. I ukazuje jakieś tam szczątkowe emocje na twarzy. I nie mogę za cholerę zrozumieć, za co ten film dostał nagrodę. Być może za zwrot fabularny, który się pojawia na końcu. Jest on w miarę okej, natomiast nic szokującego, powiedziałbym. I jak na niby horror, to w sumie wypada tak... Właśnie średnio, to po pierwsze. Druga rzecz to jest chyba to, że ja nie widzę za dużo emocji na twarzy tej bohaterki, także ona mnie nie kupuje w żaden sposób. Po trzecie, tempo, w jakim pojawiają się te wiadomości, jest kuriozalne wręcz. Oczywiście jest to zrobione na potrzeby filmu, żeby nie czekać razem z bohaterką przez minutę, aż druga osoba odpisze, tak? Ale można było chociaż kilka sekund wrzucić z takiej przerwy między jedną a drugą wiadomością. A tutaj bohaterka pisze dwa słowa i raptem pojawiają się trzy zdania tekstu od już, wiecie, jej koleżanki, tam przyjaciółki, nie? W ciągu właśnie sekundy dwóch. No, bardzo śmieszne. Też to kadrowanie jest jakieś biedne, na przykład gdzie jest taki już konkretniejszy zoom, zbliżenie na twarz czy na dany przedmiot. To jakoś wypada słabo w ogóle w świetle tego, co można zrobić teraz i jak wykadrować w ogóle rzeczy. Wpaść można było tutaj na minimalnie lepiej wyszukany pomysł. Ogólnie są tutaj niedociągnięcia techniczne. Nie tylko te zoomy i tak dalej, które mogą tam się komuś, powiedzmy, nie rzucić w oczy i uznają to po prostu, że okej, jest zrobione i tyle i nie będą się czepiali. Ale były jakieś tam pierdołki, które zwróciły moją uwagę. Także, no, nie podobało mi się to. Wyjątkowo krótkometrażówka, która mi się nie podobała. Bo wszystkie, które do tej pory mi się udało obejrzeć, to w jakimś stopniu mnie zainteresowały. A tutaj raczej jest dosyć nudno i powiedziałbym, ociąga się to wszystko. Także ode mnie to zostaje niestety trójeczkę. Tytuł w ogóle tej krótkometrażówki to tekst. Czyli powiedzmy wiadomość. No i najprawdopodobniej jest z poprzedniego roku, tak, skoro wtedy została dodana. Bo tam nie było daty akurat, ale no tyle możemy wywnioskować, co nie. Także jeżeli macie ochotę, to obejrzyjcie, bo... Jestem po prostu ciekawy, czy będziecie mieli podobne wrażenia do mnie, czy może was to jednak zainteresuje, bo na pewno będą osoby, którym się spodoba. No, w końcu przeważa znaczna większość łapek w górę. Także coś jest na rzeczy niby, nie? Ale też jest sporo w dół. Obejrzyjcie i napiszcie mi w komentarzach. Na dzisiaj to by było tyle. Do zobaczenia.